Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem gadanym. Holem takim gadanym na kanapie z firmy H&M. I moja przygoda z H&M zaczęła się przez YouTube. I teraz myślę, że H&M będzie moim ulubionym sklepem, z którego będę zamawiać. Bo Bonpix trochę się popsuł, chociaż nadal zamawiam z Bonpixa i też będę miała dla was haul, bo w sumie te ciuchy to zamawiałam w takim czasie od świąt tak naprawdę i zawsze coś tam zamówiłam na tych promocjach w święta, zamówiłam dosyć dużo rzeczy, ale je odesłałam i nawet nie byłam tak zdenerwowana, że nawet nie chciało mi się nagrywać filmiku, bo tam zamówiłam sobie dwie pary butów, no jedne sobie zostawiłam. I tak, ale to wam później opowiem. A teraz przejdźmy do tego H&M-u, żeby nie zbaczać znowu z tematu. Więc moja przygoda z H&M zaczęła się przez Oleska. Tak, więc znacie ją, podejrzewam wszyscy, bo ona ma dosyć duży kanał. A tak właściwie nie. To nie. To pierwszą rzecz z H&M-u zamówiłam przez Flow Mam, tak, przez nią. I to jest taki podkoszulek na takich bardzo cieniutkich ramionczkach, który ona pokazuje, że ubiera pod swety. I ja właśnie zamówiłam go sobie z myślą do ubierania pod swety, ale to jest rozmiar L. Więc i kolor taki bordowy i on jest dosyć duży. Teraz, i to zamówiłam sobie jakoś przed świętami, po świętach, jakoś w tym okresie poświątecznym chyba. Więc ta L-ka jest mega duża jak dla mnie, a ja mam naprawdę 46 góry, więc czasami 44, no ale to już nie było. Więc jeżeli ktoś chce sobie zamówić, to musi to brać pod uwagę. I to jest duże. Ja w końcu będę mogła się pozbyć tych toreb i tych folii i zacząć, no nosiłam te rzeczy już, ale wiecie, tak chciałam to zebrać, żeby nagrać. I później natrafiłam na kanał Oleski i ona robiła też zamówienie z H&M-u i oczywiście ja też musiałam się pokusić o zamówienie kolejnych dwóch bluzek, takich samych jak tamta, ale teraz w kolorze czarnym i w mniejszym rozmiarze, bo to jest rozmiar M i te w rozmiarze M są na mnie idealne. Ta koronka jest przepiękna, to pięknie wygląda pod swetrem, naprawdę, jak macie jakiś sweter z dużym dekoltem czy coś, jakąś bluzę, to wygląda super. I jeszcze jeden mam taki top, gdzie on jest tutaj. Jeszcze jeden taki top i to jest też M-ka. I to jest kolor brązowy. I ja te topy właśnie trzy kupiłam z myślą o noszeniu pod swety, pod bluzki, pod różne takie rzeczy, żeby ta koronka tak wystawała. I wydaje mi się, że to bardzo fajnie wygląda tak subtelnie, ale jednak jakoś tak romantycznie, jeżeli można to tak nazwać. Więc mam trzy takie topy, czarny, brązowy i czerwony. I te topy były cenie 50, czekajcie, zaraz wam podam ceny. Zaraz wam podam ceny. Ojejku. Teraz, gdzie jest ten paragon? Bo ja tu wszystko mam. Wszystko. Jeszcze jestem trochę przeziębiona. No ale cóż. Tu jest top burgundowy. A czemu tu nie ma ceny? Ale numer. Bo tu nie ma ceny na tym. Ale one nie były drogie, kosztowały poniżej 50 zł. Chyba 34 czy 44 jakoś tak. A dziwne jest to, że nie ma tych cen na tym dokumencie. Nawet nie zwróciłam na to uwagi. No nie ma ceny. Jest numer produktu, liczba i nic więcej.
No ale trudno. Więc ja Wam podlinkuję wszystko na pewno. Żeby nie było. I trzy te topy mam. Takie sobie. Potem zamówiłam. Właśnie Oleśka pokazywała takie spodnie. I też jeden top. I to jest taki top. On był trochę droższy. Ja go jeszcze nie nosiłam, bo tu ma nawet jeszcze metkę. I to jest rozmiar 44. I znowuż tutaj 44 jest dla mnie idealne. I to jest taki top z koronką. Ale ta koronka jest tutaj taka od biustu się już zaczyna. Od tego momentu, widzicie? Tu już się zaczyna ta koronka. I tutaj po środku właśnie jest przeźroczysty, ładny. Więc to też na lato. To już nie pod swety, tylko normalnie jako top. Wrzucę Wam linka do tego filmu, do Oleśki, to sobie zobaczycie, jak ona w tym wyglądała, ale moim zdaniem bardzo fajnie. Ten kosztował jakoś 54 zł. Chyba tak. Kolejna rzecz. To jest top do ćwiczeń. Niby. Ale ja zamówiłam to ze względu na to, że to jest, słuchajcie, tył. I ten tył ma tutaj taki paseczek i całe plecy są odkryte, jak to zakładamy. A z przodu on jest wysoki, zabudowany tutaj pod szyję, a z tyłu plecy mamy odkryte. Co, Franuś? No chodź! Z tyłu plecy mamy odkryte i to zamówiłam z myślą o takich czarnych stanikach. I to jest rozmiar... Co się stało? Rozmiar L i to jest ta wersja H&M Sport. Więc to jest niby do ćwiczeń i takie bardziej prześwitujące, ale na lato ja myślę, że będzie w sumie. I bardzo podoba mi się to, że te plecy są odkryte. Długi czas w Bonpixie szukałam takiej bluzki, ale tam nie znalazłam, bo one wszystkie jakoś dziwnie odstawały. A ta tutaj nic nie odstaje. Dziecko mi tam płacze, poczekajcie. No więc jestem, nie wiem na czym skończyłam, no ale dobra. Aha, na tym topie sportowym. Właśnie, że on... Będzie fajny na lato, na takie gorące dni, czy na wiosnę, nawet jak będzie ciepła wiosna, do takiego stanika z ozdobnym tyłem. Ja sobie zamówiłam z Bonpixa kilka takich staników, więc to będzie na pewno super. I tak, kolejną rzeczą jest bielizna. Ja Wam pokażę, ale wiadomo, mierzyć mi się tego nie chce, nie będę tego mierzyć, nie zamierzam nawet, ale zamówiłam sobie bieliznę z H&M. I przepadłam, bo bielizna z H&M, taki staniczek na przykład z takimi krzyżowaniami tutaj, bez fishbin. I bielizna w H&M jest taka sama jak bielizna w Bonpixie. Jest super wykonana, naprawdę. Nie jest za droga. Za ten stanik ja chyba zapłaciłam 49, jakoś tak. I on jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj taka koronka szeroka, ozdobna, więc super. Na lato pod takie topy też ładnie będzie wyglądać. Jestem naprawdę mega zadowolona i myślę, że będę zamawiać teraz dużo rzeczy z H&M-u i bieliznę też z H&M-u, bo mają naprawdę super wybór. W Bonpixie jest niby wybór, ale na przykład no tych miseczek A jest bardzo malutko. I tutaj taki drugi. Ale ten ma tutaj takie te paseczki. O, dwa paseczki, które tak się opinają. Ja nie wiem, ciężko mi to pokazać. One się tak opinają na biust. I to też jest 85A, bo ja mam taki rozmiar w Bonpixie i tutaj w H&M-ie kupiłam to samo. Ten jest praktycznie taki sam wzór, tylko że właśnie tutaj nie ma tego skrzyżowania i to jest push-up. Natomiast ma tutaj te paseczki takie, które się opinają, więc jest super, naprawdę myślałam, że ta bielizna będzie cała do odesłania, a tu miłe zaskoczenie. Kupiłam sobie też figi takie z takimi paseczkami z boku i to jest rozmiar XL i wszystko pasuje, wszystko gra. Bałam się, że właśnie XL-ka będzie za duża czy coś, ale wszystko pasuje. I super w H&M-ie jest jedna rzecz, ponieważ w bieliźnie w środku mamy takie wkładki, więc nawet jeżeli to są higieniczne takie przyklejone,
Więc jeżeli przymierzamy tą bieliznę, to nic się nie, nie ma się obawy, że wiecie, że coś tam się do bielizny dostanie. No, więc takie gacie na walentynki, można powiedzieć. Gdzie ja nie pójdę nigdzie na walentynki, no ale dobra. Nie wiem, czy mój mąż nawet do domu przyjedzie, ale tak się śmieję. Czerwonych nigdy nie miałam, więc sobie zamówiłam. Zamówiłam sobie z Bonpixa czerwony stanik i właśnie dlatego do nich, do tego stanika te czerwone. I tutaj mam takie same czarne, też z takimi paseczkami po boku. No. I one nie były jakoś strasznie drogie, 30 zł? Jakoś tak. A tam mamy 10% rabatu, jak się zapiszemy do tego klubu. H&M. Więc naprawdę to jest fajna rzecz. I jeszcze mam spodnie. I ze spodniami to były przeboje, ponieważ spodni miałam w domu 4 pary. 3 odesłałam, bo tak, najpierw zamówiłam 2 pary. Te, które Oleśka sobie zamówiła właśnie z dziurami takie. Bo bardzo mi się podobają takie spodnie z dziurami, a ciężko jest takie dostać gdziekolwiek, więc w takiej normalnej, sensownej cenie, a tam była promocja po 50 zł te spodnie były. No, to sobie zamówiłam, ale zamówiłam sobie za małe. Potem jak chciałam odesłać, to już nie było tych, to szukałam sobie inne, no i zamówiłam sobie inne. Ale te z tymi dziurami, które miała Oleśka, znowu były mi za małe i stwierdziłam, że już większego rozmiaru nie będę zamawiać. Jezu, spać nie się chcę. Więc odesłałam je z powrotem i już postanowiłam, że nie. Natomiast zamówiłam sobie takie czarne jeansy i one mają tylko dziury na kolanach. Takie dziury na kolanach. A na dole teraz jest taki nowy trend. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest trend, ale się dowiedziałam z H&M-u, przeglądając tą stronę, że z przodu mamy nogawkę krótszą, a z tyłu mamy nogawkę dłuższą i to jest wszystko takie postrzępione. To jest jakaś masakra, ale ogólnie to fajnie wygląda na nodze i ja nigdy nie pomyślałabym, że tak wycięte spodnie będą kiedyś modne, bo ileś lat temu każdy by pomyślał, co to w ogóle jest. No ale są teraz takie modne i one jeszcze mają tutaj takie taki przetarcie koło kieszeni, o, coś takiego. Koło kieszeni z jednej strony, z prawej strony. No a z tyłu takie normalne jeansy. One to nie jest taki typowo czarny, tylko to jest taki lekko przetarty jeans. No i te dziury na tych kolanach robią całą robotę. Tak naprawdę. Więc na lato. Ten jeans nie jest też taki gruby, więc na wiosnę, na lato może nie, ale na wiosnę one będą, chociaż nie są aż takie strasznie grube. Więc myślę, że będą ok. I to jest rozmiar 48, bo 46 były za małe. Więc musiałam sobie zamówić większy. I ostatnią rzeczą, po tych wszystkich zamówieniach, przyszło do mnie pocztą normalnie, po tym wszystkim, co wam przed chwilą pokazywałam, przyszło do mnie pocztą, że dostaję rabat w H&M-ie za zakupy na jedną rzecz, który wynosi chyba 15%, jakoś tak. I zamówiłam sobie jedną rzecz. I to jest taka bluzka z bardzo dużym dekoltem i właśnie z taką koronką, jak tamte poprzednie bluzki. Natomiast to jest taka bluzka, wiecie, taka na ramiona spadająca. I z takiego prążkowanego materiału. Ale, i to jest rozmiar L. Ale ja niestety będę ją musiała odesłać, bo tak jak te, no, te topy są bardzo fajne, tak to tutaj jest jakieś nieporozumienie. To tu zsuwa się, więc dla kogoś, kto ma super jakąś figurę, no to owszem, bardzo ładnie, ale mi to się zsuwa i ja nie czuję się w tym jakoś komfortowo. No i straciłam tak naprawdę ten rabat, bo ta rzecz nie zostaje u mnie, odsyłam ją, zwrócą mi pieniądze. I za tą bluzkę zapłaciłam
34 chyba złote, 34,99, jakoś tak. Ona jest długim rękawem. No, więc ten rabat był bardzo fajny, bo ona kosztowała chyba 59, a w... i ją odsyłam. A w... mogłabym ją komuś dać, ale nie mam kogoś, kto by nosił taki rozmiar. Moja siostra może i by wzięła, ale ona nie lubi takich dekoltów, więc myślę, że nie. Więc ją odsyłam, tu mam taką folijkę z H&M-u. I tak, w H&M-ie te dostawa i wysyłki są za darmo, więc to się naprawdę opłaca, bo kwestia jest tego tylko, że po prostu musimy czekać na zwrot pieniędzy 2 tygodnie, jeżeli coś nam się nie spodoba, no ale to tam dla mnie nie jest problem, żeby mi przelali w ciągu 2 tygodni pieniążki na konto. No, więc pewnie fajniej byłoby, gdybym wam pokazała te rzeczy na sobie, ale ogólnie to mi się już nie chce. Nie, nie mam, nie, źle się czuję, wiecie? I chcę nagrać ten haul, żeby wam pokazać, co sobie kupiłam, bo myślę, że są to fajne rzeczy. Wrzucę wam linki i zobaczycie sobie na wiosnę, na lato, czy możecie sobie coś kupić. Teraz tam ogólnie jest jeszcze trochę tych promocji, więc można tam naprawdę poszaleć. Tylko, no, kwestia tego, żeby sobie dobrać ten rozmiar, bo widzicie, jedna bluzka L-ka, jedna M-ka, spodnie małe, stanik doby, więc to tak z tymi rozmiarami tam jak się trafi, to jest naprawdę super. No i co? To tyle. Ja teraz popakuję te rzeczy już spokojnie do szafy z myślą, że już mogę je spokojnie nosić, że potem o czymś nie zapomnę, żeby nagrać filmiku. I co? I będę montować dla was ten filmik. A wy obczajcie sobie tam, co tam na H&M-ie. Wiosna idzie wielkimi krokami. Dzisiaj już było tak pięknie. Ja co prawda jeszcze w swetrze, ale wiecie, ja jestem przeziębiona. Więc ja muszę chodzić w swetrze, żeby się po prostu wykurować, ale do wykurowania podejrzewam, że przydałoby mi się tylko łóżko i nic więcej. No. Więc co? Żegnamy się. Linki będą pod spodem. Zobaczcie sobie, bo inaczej jak ja to pokazuję, to wiem, że to nie wygląda za super, ale możecie sobie kliknąć w linka i zobaczyć daną rzecz na modelce, więc jeżeli ktoś chce, to polecam. I co? To tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, a kolejny filmik będzie haulem z Bonfixa, ale teraz już postaram się wam przymierzyć te wszystkie rzeczy z Bonfixa. Nie będę wszystkich przymierzać. Przymierzę ubrania, natomiast bieliznę wam pokażę. Ja przepadłam tam na tej scenie Bonfixa z bielizną. No ale cóż. Dobra, kończę. Kończę, bo już zaczynam gadać. Tak trochę bez sensu. Żartuję. Dobra, kochani, słuchajcie. Do zobaczenia. Pa!